Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który może niektórych z Was nurtuje. Temat o wzięciu psa. Czy to ma być pies ze schroniska, czy też pies z hodowli? Ci, którzy znają moje filmy, może znają mnie, wiedzą, że tutaj moje serce, moja dusza krzyczy: powiedz im, żeby wzięli. Ale dlaczego psa? Powiedz im, żeby wzięli 3 psy, 2 koty, krowę, konia i jeszcze 5 mysożwieżów. Powiedz im, niech wezmą. Ale nie można tak. Tu trzeba troszeczkę rozsądku okazać. Zastanówmy się, czy tego psa możesz wziąć. Czy jesteś na to gotowy, gotowa? Czy jesteś w stanie temu psu zapewnić odpowiednie warunki do życia? Wiadomo, że lepiej dla psa, żeby miał jakiś dom, opiekuna, towarzysza, niż nie. Ale z drugiej strony, jeżeli ciężko pracujesz i nie macie w domu po 10-12 godzin dziennie, to ten okres samotności jest dla psa zdecydowanie zbyt długi. Czy jesteś w stanie zapewnić temu psu przynajmniej 3 spacery dziennie? Czy to nie musisz być ty, to może być ktoś z twojej rodziny, ale pamiętaj, że przy dużym psie taką osobą do wyprowadzania go nie będzie odpowiednie małe dziecko, nie będzie odpowiednia starsza osoba, która ma kłopoty z poruszaniem się, po prostu już nie ma tego siły. To może zagrozić nie tylko bezpieczeństwu tego psa, ale też bezpieczeństwu innych okolicznych psów czy innych istot. Zastanów się, czy jesteś psychicznie w gotowości, czy jesteś w stanie zrozumieć to, że taki pies to nie będzie twoja własność. To będzie twój towarzysz, to będzie członek twojej rodziny, to będzie najsłabszy członek twojej rodziny, któremu trzeba będzie poświęcić dużo uwagi, dużo zachodu, którego będzie trzeba starać się zrozumieć, z którym trzeba będzie starać się współgrać. Oczywiście pies musi w pewnym sensie dostosować się do ciebie, ale też ty musisz się w pewnym sensie dostosować do psa. Czy masz na niego wystarczającą ilość czasu? Czy masz na niego wystarczającą ilość zasobów psychicznych, duchowych? Poza tym warunki, w jakich ten pies będzie mieszkał, wiadomo, że duży pies w 20-metrowej kawalerce niespecjalnie się sprawdzi i będzie tam cierpiał. Czy jesteś w stanie też podołać temu finansowo? I nie tylko finansowo. Finansowo i psychicznie w wypadku, kiedy ten pies będzie się starzał, kiedy ten pies będzie chorował, czy jesteś w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi na opiekę nad tym psem? Czy jesteś w stanie poświęcić wystarczająco dużo empatii? Czy stać ci będzie na weterynarza? Poza tym, jeżeli jesteś osobą w tak zwanym wieku, nie wiem, powiedzmy masz 70 lat i weźmiesz sobie szczeniaka, to pamiętaj, że może się tak zdarzyć, że ty odejdziesz przed tym psem. Co z nim wtedy? Wielkie cierpienia, ale też co dalej? Czy będzie ktoś, kto przejmie tą opiekę? Kto mu w tych cierpieniach po stracie ciebie ulży? Tak, no powiedzmy, to już wszystko wiesz. Decyzja jest podjęta. Bierzesz psa. Czy wziąć tego psa z hodowli, czy wziąć go ze schroniska? Pomyśl sobie, czy wolisz zaprosić na obiad znanego celebrytę? Czy wolisz uwolnić kogoś z więzienia? Krążą takie pogłoski, krążą takie informacje, które nie do końca są prawdziwe, że pies z hodowli będzie czysty, wyczesany, wyszczepiony, że będzie łatwiej opanować jego charakter. Ale czy to jest prawda? W wielu hodowlach te psy są mieszane w bliższych i dalszych pokrewieństwach. A wiadomo, tak jak u ludzi, tak i u zwierząt, osobniki, które narodzą się z innych osobników, które są związane jakimś bliskim pokrewieństwem, mogą mieć pewne zaburzenia i fizyczne,
i psychiczne. Także ten argument bym odrzucił. Jest kolejny argument taki, że ten pies z hodowli, niesamowicie rasowy, będzie ci im dodawał splendoru, będziesz się w stanie takim psem popisać, chodzić z nim na wystawy, zdobywać laury. No powiem tak, jeżeli chcesz się czymś popisać, to kup sobie najnowsze Lamborghini. To jest dopiero rzecz do popisania się. Co nie stać cię? Nie szkodzi. Kup sobie kolorową czapkę. To też jest rzecz, którą można się popisać. Nie istota, nie zwierzę. Dużo ważniejszym od wyglądu tego psa jest jego charakter. Dużo ważniejszym jest to, że współgracie ze sobą, że stanowicie jakby jedną całość emocjonalną. Dlatego tu pies ze schroniska, który będzie wdzięczny ci za wyciągnięcie go z tego koszmarnego miejsca. Znaczy, nie mam nic tu przeciwko schroniskom. Oczywiście one są potrzebne i lepiej dla psa, żeby był w schronisku niż w jakichś innych, dużo gorszych warunkach. Natomiast dalej, schronisko to jest dla psa rodzaj więzienia, koszmaru. Będzie ci wdzięczny za wyciągnięcie go stamtąd. Będzie bardziej posłuszny, będzie bardziej starał się zrozumieć, co ciebie cieszy i co ma robić, żeby wam razem było dobrze. Pies ze schroniska, nie wiesz jaki ma charakter, ale zakładamy, że twoja empatia, twoja chęć zaprzyjaźnienia się, jeżeli są wystarczająco silne, to każdy, nawet najtrudniejszy charakter pokonają. Musisz tylko tego psa zapewnić, że jest bezpieczny, że jest akceptowany i że jest ktoś, kto wie co robić. Właśnie, jeżeli to jest ten twój pierwszy pies, który staje się twoim towarzyszem. Przeczytaj najpierw o tym, na ten temat kilka książek, a potem je wyrzuć i zapomnij, co tam było napisane. Każdy pies, tak jak każdy człowiek, jest indywidualnością. I to, co się sprawdza u innych psów, to, co się sprawdza być może u większości, niekoniecznie musi się sprawdzać u tego psa. Miałem w swoim życiu kilka psów. Im bardziej pies jest inteligentny, tym mniej jego zachowania są książkowe. Im bardziej pies jest z tobą związany, tym mniej jego zachowania są książkowe. Pies będzie reagował czasami w sposób, o których autorom książek się nie śniło. To ty musisz tego psa wyczuć. Musisz się z nim zaprzyjaźnić. On z tobą oczywiście też. Musicie się wzajemnie dograć. Wtedy będzie wszystko proste, łatwe i będzie jak najbardziej pełne harmonii. I to ty będziesz w stanie napisać książkę, jak się żyje z psem. Z tym konkretnym może psem, a może rozciągniesz to na inne. Tak, nie ma takiej książki Życie z psem nietypowym, a każdy pies jest nietypowy. Więc dobrze się zastanów, czy masz możliwość wzięcia psa. Jeżeli masz taką możliwość, to nie zastanawiaj się. Pędź do schroniska, weź psa, ale pamiętaj, to ma być decyzja przemyślana. Kiedy już tego psa weźmiesz, nie wolno ci go porzucić. Kiedy już tego psa weźmiesz, nie wolno ci go zostawić w chorobie, w nieszczęściu, w starości, w niedołężności. Nawet jeżeli jakiś weterynarz powie ci, że nie ma szans, walcz do końca. To jest twój obowiązek, to jest twoja powinność. Różni bywają weterynarze. Ja tutaj nie złamię zasady, na której nikogo na swoich filmach nie polecam. Jeżeli ktoś z Warszawy ma kłopoty z chorobą psa, proszę o maila. Wtedy powiem, których weterynarzy uważam za fantastycznych,
wręcz niemal cudotwórców, gdzie warto pójść, gdzie nie będą wyciągać z Was pieniędzy, a zajmą się leczeniem psa. To co? Weźmiesz tego psa? Tyle na dziś. Do zobaczenia.